Witam Was, Elżbieta Witkowska na moim kanale Domowa Krawcowa. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak uszyć nerkę. Bardzo prostą wersję nerki, którą będziecie, naprawdę każdy początkujący, osoba, która styka się z maszyną do szycia, będzie potrafiła ją uszyć. Przy okazji nauczycie się wszywać zabeg, więc to będzie super rzecz. I szablon na uszycie tej nerki można zakupić u mnie w sklepie na www.sklep.domowakrawcowa.pl. W sklepie będzie do kupienia szablon w dwóch wersjach, wersja S i wersja M, ale tak naprawdę można ją uszyć w kilku wersjach, bo dodając więcej na szef, będzie można uszyć wersji L również. Otrzymujecie takie oto szablony, gdzie macie wszystko porysowane, i tą wersję S, i tą wersję M. Wszystko jest pozaznaczane, punkty stykowe. I jest również do kupienia e-book dla osób niesłyszących, gdzie będzie również szablon i opis krok po kroku, jak zrobić tą nerkę. Co potrzebujemy do uszycia tej nerki? Potrzebujemy taśmę nośną, potrzebujemy zamek około 35 cm, dwa karabinczyki, jeżeli chcecie mieć tak jak ja tutaj, że wersja również przekładana, nie tylko na biodra, ale również tutaj przepasana, że w każdej chwili można zdjąć, więc z dwoma karabinczykami na dwóch końcówkach, bo tutaj nie ma w tej wersji. Takie półksiężyce, półkola takie złączki oraz taka przejściówka, ponieważ ten pasek będę robić taki troszeczkę inny niż jest tutaj w tej wersji, ale bardzo prostej. I regulator jeszcze długości, taki tutaj regulator długości, który można założyć na tą taśmę. Oczywiście wszystkie te akcesoria, te dodatki tutaj, te złączki, te metalowe części kupujemy w takiej szerokości, jakiej mamy taśmę nośną, czyli jeżeli ja mam tutaj taśmę nośną szerokości 2 cm, to moja końcóweczka jest tutaj 2 cm, to jest również takie na 2,2. Jeszcze potrzebujemy, czyli tu mamy te zewnętrzne rzeczy, potrzebujemy kawałek materiału. Dosłownie to jest materiał 45 cm na 45 cm i z tego kawałka uszyjemy nerkę oraz taki sam kawałek podszewki. Jaki materiał jest potrzebny? Ja akurat mam tutaj welur taki od tapicerski, który mi został od szycia puf. Tutaj też mam od szycia puf, ale możecie użyć jeansu, możecie użyć skóry, ekoskóry, tak jak jest tutaj ekoskóra uszyta ta nerka. Możecie użyć nepronu, ja na przykład tą szyłam z nepronu, czyli to jest taki materiał nawet lekko elastyczny. Dzianinę możecie również użyć, ale jak wtedy dzianinę szyjecie, to warto w środku podszewkę mieć z materiału stabilnego, żeby nam się to tutaj nie rozciągało. No i działamy. Mamy pokrojone te wszystkie elementy, pozaznaczajmy sobie, jak już mamy tak poskładane środki, po prostu bierzemy materiał, tak składamy, obcinamy, tu również i to tak wygląda, wtedy mamy ten środek, o, widzicie, taki mamy, tak samo zróbmy we wszystkich elementach, bo to nam się przyda. Zajmiemy się na razie przykrywką. Bierzemy zamek, składamy na pół również, wyznaczamy środek i na tej części łuku prawą stroną do prawej, czyli odwracamy prawą stroną do prawej strony zamek. Teraz jeżeli chcesz otwierać od lewej do prawej, to suwak tutaj po lewej stronie. Bierzemy szpilki albo klamerki, co tam macie, i przypinamy tutaj koło. Uwaga, i teraz idziemy do maszyny i będziemy tutaj szyli na maszynie. Ten zameczek przyszyjemy. I pomału sobie tu szyjemy. Teraz składamy górę do góry, prawą stroną do prawej strony i spinamy wszystko ładnie szpilkami. I przeszywamy to wszystko tutaj, w tym miejscu na maszynie.
Wkładamy teraz górę, przód naszej nerki, bo tu mamy górę, tak? To było to, co przed chwilą przeszliśmy. Teraz mamy środek zamka, środek naszego przodu. Składamy tutaj razem i upinamy to wszystko po tej stronie, żebyśmy widzieli, jak będziemy doszywać zamek. I teraz szyjemy od tego miejsca po zamku dotąd. A jeżeli masz zamek dłuższy, to szyjemy od tego miejsca tu. Od tego, gdzie masz zaznaczoną dwójeczkę, szyjemy tu cały czas do tej dwójeczki, co tu była zaznaczona. No i teraz uszykujemy sobie wszystkie nasze akcesoria, te tutaj metalowe i naszą taśmę nośną. Mamy te nasze taśmy tutaj. Taśmę mamy tak. Dwa kawałki długości 11 cm, które będziemy zakładać na nasze półksiężyce. Tu mamy teraz taką troszeczkę inną wersję tego paska. To będzie 18 cm i drugi mam 94 cm. Ale na razie zajmiemy się tymi częściami tutaj. Pinamy sobie tutaj nawet trochę końcówkę. Tutaj sobie wyciągniemy. Można to sobie tutaj przeszyć, jeżeli chcecie, ale nie trzeba. I mocujemy to tutaj. I zrówno i z obydwu stron. Najprościej to jest zrobić to tak, że składamy teraz to na pół. Tu i przypinamy w tym samym miejscu, żeby Wam się to nie ruszało. Przy szyciu warto to teraz umocować. Jak mamy to umocowane, to oczywiście do środeczka składamy wszystko razem. Spinamy tutaj też wszystko razem. Tu trzeba troszeczkę się pobawić i to spiąć ładnie. Tu upinamy wszystko ładnie. No i teraz szywamy od tego miejsca tu po tu nasz du, tutaj i tu. Na tych najlepiej tu, w tych miejscach, gdzie mamy te nasze taśmy nośne, przeszyć dwa razy, żeby to się trzymało, żeby nam się to nie powyrywało. Mamy odwróconą ją na prawą stronę. Bierzemy teraz naszą podszewkę. I tak, to jest przód podszewki. I bierzemy naszą górę. Składamy środek ze środkiem. I doszywamy tu i tu. Odtąd dotąd. Mamy tutaj przeszyte od początku do końca. Otwieramy to sobie. Składamy teraz znowu przód, prawą do prawą. Tu mamy czubek. Tu mamy, spinamy. Wrócenie. Tutaj, o. Tu należy zostawić otwór, żebyśmy taki 10-centymetrowy, żebyśmy tą naszą nerkę mogli przewrócić na drugą stronę. Zaczynamy szyć odtąd, tu, tu. Dotąd tu zamocowujemy, tu jedziemy w tą stronę, tu i tu zamocowujemy. Bierzemy naszą nerkę, to jest nasza nerka, odwracamy ją sobie tak jakby trochę pleckami i wkładamy ją prawą stroną do prawej strony naszej podszewki, składając tutaj o górę z górą i spinamy. Mamy w koło już to wszystko pospinane i teraz szyjemy sobie po tej stronie, gdzie już mieliśmy to przeszycie, żeby jednocześnie tu w tym samym miejscu przeszyć, czyli szyjemy tutaj na maszynie tą jedną stronę i później następnie szyjemy tutaj po tej stronie. Mamy już doszyte tutaj i z tej strony i teraz przez ten otwór, który tu mieliśmy, odwracamy całą nerkę na prawą stronę. Dziurkę, którą mieliśmy w dnie, zakładamy tu do środka. Spinamy i przeszywamy na maszynie albo ściegiem ręcznym, w zależności jak tam chcecie. Dziura zeszyta. Wkładamy wszystko do środka. Mamy naszą nerkę już odwróconą. Wszystko jest ok w środku. W środku jest. I teraz tak. Tutaj ładnie układamy tą podszewkę, tu żeby nam się ładnie ułożyła. I teraz tutaj u góry przestebnujemy. W zależności teraz jak chcesz, albo na 5 mm od brzegu, albo od razu tu przy brzegu. Górę i dół. Mamy już tutaj ostebnowane
tu tą dolną część, górną część i również tutaj, żeby nam ta podszewka nie wychodziła, wszystko nam zostaje. I teraz tak, jeżeli chcecie w taki sposób jak ja zrobić, to tak, tą końcówkę zakładamy tutaj do środka i przeszywamy na maszynie tutaj ten koniec, a na ten drugi koniec, ten co miał tu 17 cm, zakładamy tą końcówkę i też przeszywamy na maszynie. Ten długi pasek bierzemy, ten długi pasek, który tu mieliśmy, przypinamy teraz, zakładamy nasz regulator, o, zakładamy ten nasz regulator, okay, tu i tu, okay, zakładamy, dobrze, teraz przekładamy go tutaj przez tą końcóweczkę, okay. I zakładamy go teraz tutaj na ten nasz regulator tu z tej strony, czyli tak wypychamy, tak, tu musimy mieć trochę więcej, ok, i wkładamy tu, tak widzicie, tu wkładamy, wyciągamy tutaj, oczywiście tu musimy teraz to spuścić na dół. Mam nadzieję, że to wszystko widać. I teraz to przeszyjemy również na maszynie. Pozostało już nam tylko założenie karabinczyku na tą ostatnią część. Pamiętajcie, żeby w dobrą stronę włożyć go, żeby czasem nie na lewą stronę. Ok. I tutaj również przeszywamy to na maszynie. Nerka już jest uszyta. Uważam, że bardzo prosta nerka, z którą da sobie radę każdy. Tylko tak jak mówię, na początek może nie bierzcie tej kostkowego zamka, tylko weźcie sobie taki zwykły zamek, jak jest tutaj w tej nerce. Łatwiej się szyje i dłuższy niż ja miałam, bo ja miałam za krótki. Ja nawet tutaj wykorzystałam z metra ten zamek, więc to była też fajna sprawa. Także myślę, że te nereczki są naprawdę, spróbować je uszyć może każdy, który zaczyna dopiero przygodę z szyciem. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za to, że skorzystaliście z mojego filmu. Oczywiście jak zawsze proszę, zostawcie komentarz, zostawcie kciuka, zasubskrybujcie mój kanał. Możecie zapisać się na Facebooku, na moją grupę Domowa Krawcowa Porady i Wskazówki. Oraz zapraszam na mojego Instagrama, gdzie wrzucam zawsze jakieś informacje o tym, co nowego albo co jest obecnie na tapecie u mnie. A dla osób, które zapisują się na newslettera na moim blogu, zawsze wysyłam, jak cokolwiek nowego wchodzi, zawsze wysyłam newslettera z kodem rabatowym do kupienia moich produktów, które można u mnie kupić na www.sklep.domowakrawcowa.pl. Również tam będzie szablon w dwóch rozmiarach na uszycie takiej nerki. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego szycia.